5 kwietnia wspominamy świętą Katarzynę Tomas, dziewicę. Katarzyna Tomas, znana także jako Katarzyna z Palmy, urodziła się 1 maja 1533 roku w Valdemossa na Majorce. W młodym wieku straciła rodziców, wychowali ją krewni. Musiała pracować jako służąca i pasterka. Jej dzieciństwo trudno zaliczyć do udanych. Pochodziła ze wsi, dlatego nie mogła spełnić swojego marzenia, by oddać swe życie Bogu i zostać zakonnicą. Dopiero po kilku próbach przyjęto ją do klasztoru augustianek świętej Marii Magdaleny w Palmie. Jej świętość nie pozostała zbyt długo nieznana. Miała częste wizje świętego Antoniego z Padwy, świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i aniołów. Otrzymała też dar proroctwa. Chociaż bardzo starała się, aby jej nadzwyczajne dary nie uniemożliwiały codziennej posługi, ostatnie lata życia spędziła w ekstazie. Zmarła 5 kwietnia 1574 roku w Palma de Mallorca. Jej kult jest szczególnie żywy w Valdemossa. Na ścianach wielu domów i murach widnieją ceramiczne, kolorowe kafle ze scenami z jej życia i prośbą o jej wstawiennictwo. Beatyfikowana została 12 sierpnia 1792 roku przez Piusa VI. Kanonizował ją 22 czerwca 1930 roku papież Pius XI. Módlmy się. Panie Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską świętą Katarzynę, dziewicę. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.